W Hiszpanii doszło do sporu pomiędzy Uberem a e, organizacją zrzeszającą e, kierowców taksówek w Barcelonie. E, dotyczył on zarzutu tejże organizacji e, związanego z naruszeniem przez e, przedsiębiorcę Uber e, hiszpańskich przepisów dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji. W sporze tym doszło do wątpliwości związanych z interpretacją prawa Unii Europejskiej, w związku z czym Sąd Krajowy zdecydował się zawiesić postępowanie i przekazać pytania do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. W związku z tym pytaniem Trybunał. Pochylił się nad kwestią, jaką usługę świadczy Uber i czy jest to usługa, która wchodzi w zakres dyrektywy o handlu elektronicznym. Gdyby tak się stało, gdyby była to usługa społeczeństwa informacyjnego, a zatem regulowana tą dyrektywą, zakres swobody regulacyjnej państw członkowskich, w tym Hiszpanii, Polski, co do działalności Ubera byłby zdecydowanie węższy. Trybunał doszedł jednak do wniosku, że usługa, którą świadczy Uber w tym konkretnym modelu biznesowym jest usługą w dziedzinie transportu. To z kolei oznacza, że państwo członkowskie może nakładać określone w swoim prawie krajowym wymogi dotyczące takiej działalności, w tym wymogów co do zezwoleń czy licencji. Wyrok jest zatem swojego rodzaju porażką dla Ubera i może mieć również wpływ na sytuację. W prawie polskim. Warto zauważyć, że od jesieni zeszłego roku trwają, trwa proces legislacyjny także na, w, polskim, w, w polskim rządzie. Został przedstawiony projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym i przewiduje on m.in. wprowadzenie obowiązku uzyskania licencji przez pośredników tego typu. Jeżeli chodzi o konsekwencje tego wyroku, należy dodać, że należy zauważyć, że tego typu wymogi mogą być, jak się wydaje, obecnie nakładane co do działalności. Ubera w obecnym modelu, to jednak nie oznacza, że mogą być nakładane w stosunku do każdego rodzaju pośrednika, który za pomocą narzędzi typu platforma internetowa pośredniczy w kojarzy kierowców i pasażerów. Więcej na temat tego zakresu swobody może nam jednak powiedzieć kolejny wyrok, który oczekiwany jest w najbliższych miesiącach. To jest wyrok w sprawie Uber France. A zatem, to, czy projekt polskich przepisów będzie zgodny z prawem unijnym, być może okaże się dopiero po wydaniu przez Trybunał wyroku w tej drugiej sprawie. Jak się wydaje, jest jednak prawdopodobne, że przy obecnym stanowisku Trybunału. Przynajmniej działalność takich przedsiębiorców jak Uber będzie mogła podlegać regulacji krajowej, a zatem w tym zakresie można się spodziewać, że projekt, projekt ustawy będzie zgodny z prawem unijnym i może zostać przyjęty nawet w ciągu najbliższego roku.